Co za burza. Ten najbardziej strzela w oświęcimiu. Jawożno, no niestety bez opadów. Powrót szelfa, małego szelfa. Przypomnienie sprzed 14 kwietnia. Nie, to nie jest 14 kwiecień, ani 15, tylko 20. Trzeci lipiec. To jest jedna najsilniejszych burz tego roku. W tym rejonie bardzo rzadko przychodzą burze. Lipiec dla mnie nie jest szczęśliwy. Trzeci szelf w tym roku. Rozłożyste. Chwilę będzie gorąco, gdyż się burza rozkręca. Najsilniejsza burza tego roku. Długo musiał na szelfiora czekać. Mały? Nie trzeba szerokiego. Ten może swoje zrobić. Mamy przepiękną rotację. Ja pierdolę. Takiego szelfiora jeszcze nie widziałem. Nie go znosi. Nawet nie trzeba time lapse, bo to moment i to się pojawiło. Ale szelfior. Najsilniejszych burz tego roku, ze wszystkich, co do tej pory przeszło.
deszczu sobie lekkie spadło. Ale burza była naprawdę silna, ale szkoda, że ominęła mnie. Wielka szkoda. Się chmury ratują. Tu chyba raczej nic się nie będzie działo, bo chmura ścięła za bardzo na południe. Ten odpad był słabszy, a jak wracamy z pracy, pierwsza komórka konwekcyjna przyniosła około 10 litrów wody na metr kwadratowy. Opad był najsilniejszy. Szkoda, że ta burza spieprzyła na południe, a zanosiło się na najsilniejszą burzę w tej miejscowości. Poszło to na Bieruń, ewentualnie na w kierunku Pszczyny. Tam jest najsilniejsza burza. Ale trzasnę mu. Szkoda, że mnie minęła. Bo to już jest prawie stroboskop. Kurwa, ale to przepuścił.
a nawet w kierunku Pszczyny. Już jest po burzy.